Nie będzie drugiej tury w wyborach prezydenta miasta Suwałki, będzie za to trzecia, ale kadencja to już pewne. Czesław Rankiewicz, pomimo, że miał aż czterech kontrkandydatów, zgarnął pulę głosów przekraczającą i to znacznie 50% próg w ogólnym rozrachunku. Na Czesława Rankiewicza zagłosowało 15 877 osób. Uzyskał ponad 63,15% ważnych głosów oddanych w suwałkach. Pozostali kandydaci. Grzegorz Mackiewicz, kandydat Prawa i Sprawiedliwości uzyskał 5302 głosy. To jest nieco ponad 21%. Sławomir Sieczkowski. Kandydat bezpartyjnego komitetu mieszkańcy Suwałk przekonał 2153 osoby, co stanowi 8,6% oddanych ważnych głosów. Od poprzednich wyborów znacznie spadły słupki poparcia Grzegorza Gorlo. Cztery lata temu kandydata PiS, teraz bezpartyjnego kandydata suwalskiego porozumienia prawicy. Uzyskał on w niedzielnych wyborach poparcie. 1332 osób, co stanowi 5,3% poparcia. Kompletnym fiaskiem zakończył się wyścig wyborczy dla kandydata Koalicji Obywatelskiej. Mariusz Schmidt uzyskał zaledwie 478 głosów, co przełożyło się na niecałe 2% ogółu ważnie oddanych głosów. Do wyborów poszło w mieście niecałe 47% uprawnionych. Frekwencja w wyborach tylko w nielicznych lokalach, dokładnie w 9% przekraczyła wartość 50%. Rekord. Padł w Domu Pomocy Społecznej Kalina. Tam zagłosowało nieco ponad 72% pensjonariuszy. Najniższą frekwencję odnotowano w innych obwodach obu szpitalach i areszcie śledczym. Próg głosów pozwalający na udział w dzieleniu mandatów do Rady uzyskały 4 z6 konkurencyjnych komitetów. Próg wynosił dokładnie 1240 głosów. Najwięcej uzyskał komitet idący do wyborów z Czesławem Rękiewiczem. Ponad 10,5 tysiąca ważnych głosów. Następny komitet to Prawo i Sprawiedliwość, którego kandydaci uzyskali poparcie 6987 osób. Komitet. Mieszkańcy Suwałk uzbierał 2629 głosów poparcia, a najmniej ze zwycięzców wzięła koalicja obywatelska 2522. Wymaganego progu nie osiągnęło Suwalskie porozumienie prawicy 1112 głosów i SLD-lewica razem zaledwie 1004 głosy. A teraz konkrety: lista radnych. Okręg numer 1. Koncewicz Zdzisław Sprawa i Sprawiedliwości i jego partyjny kolega Jacek Juszkiewicz złączą nas z suwałki trzy osoby: Ewa Sidorek, Zbigniew Demezer i Kamil Klimek oraz z bezpartyjnego komitetu Mieszkańcy Suwałk Sławomir Sieczkowski. Okręg numer 2. Jeden mandat Jacek Niedźwiecki dla koalicji obywatelskiej. Jeden mandat Bogdan Bezdziecki Spis. Trzy mandaty złączą nas z suwałki. Są to Czesław Frankiewicz, Kamil Lauryn i Marek Zborowski-Weichmann. Z Okręgu Trzeciego. Karol Korneluk z Koalicji Obywatelskiej, Jarosław Szabieński i Jacek Roszkowski z Prawa i Sprawiedliwości oraz trzy mandaty z Komitetu Prezydenta Suwałk: Andrzej Turowski, Sylwester Cimochowski i Pierwsza Kobieta w Radzie: Krystyna Gwiazdowska. W ostatnim, czwartym okręgu Sprawa i Sprawiedliwości: Tadeusz Czerwiecki i Mariola Karpińska. Trzy mandaty dla łączą nas z Suwałki: Radni to Zdzisław Przełomiec. Anna Ruszewska i Adam Ołowniuk. Ostatni mandat trafił do mieszkańców Suwałk. Radną została Anna Gawlińska. Z mandatu radnego z racji zwycięstwa w wyborach prezydenckich zrezygnuje zapewne Czesław Rękiewicz. Nie wiadomo jaką decyzję podejmie jego dotychczasowa zastępczyni Ewa Sidorek. Jeśli pozostanie na stanowisku zastępcy prezydenta, to ją i właśnie Czesława Rękiewicza zastąpią inni radni, którzy w okręgach zdobyli największą liczbę głosów popierających z tego samego klubu. Układ sił w Radzie jednak przez te roszady się nie zmieni. Łączą nas suwałki, mają 12 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość mniej niż w minionej kadencji tym razem 7. Koalicja Obywatelska, 2 i również dwa mandaty. Nowa formacja w Radzie: mieszkańcy suwałk. Większość należy do radnych z komitetu Czesława Rękiewicza. Jest to dokładnie jeden mandat. Na moment zamykania dzisiejszego powyborczego wydania wydarzeń nie były jeszcze znane wyniki głosowania do Sejmiku Województwa Podlaskiego.